W tym krótkim filmiku postaram się pokazać w super skrócie, jak wykonać stronę zarządzalną w systemie CMS. Najpierw muszę mieć miejsce na serwerze, więc testuję tutaj oferowany przez Nazwa serwer. Chyba 50 kilka dni ten serwer mogę testować. Tutaj pokazuję, jak otworzyć zakupione czy testowane miejsce na serwerze ze swojego komputera. Dostaje się po prostu do lokalizacji sieciowej. Zaraz uruchomię sobie tą przestrzeń ze swojego komputera. No teraz czas na pobranie tego systemu. Tutaj moja propozycja, system Joomla. Pobieramy, rozpakowujemy pliki. I taka rada, przekazujemy po jednym folderze na docelowe miejsce na naszym serwerze. Logując się do panelu administracyjnego serwera, no muszę wybrać, pod jakim adresem ma być widoczna ta strona. No tutaj dla wygody mam taką sytuację, że strona czy adres jest na tym samym tego samego dostawcy co serwer. Więc tutaj dla przykładu na jakieś tam swoje subdomenie to zrobię to ćwiczenie. Dodaję domenę, którą zakupiłem wcześniej, albo tutaj przykładowo jest to subdomena do domeny, którą posiadam. Na tym samym serwerze mam domeny i na tym samym serwerze mam powieszone pliki. Czas teraz na bazę danych. System zarządzania treścią korzysta z bazy danych, więc taką bazę utworzę. Te dane będą mi o teraz potrzebne. Kiedy konfiguruję otwartą już na tym adresie stronę internetową, ja teraz konfiguruję, najważniejsze, żeby nazwa tego administratora, tutaj zawsze admin, no, tutaj hasło, inaczej nie dostaniemy się do zaplecza, ale przepraszam, bo okno jest otwarte, jest gorąco, własnym 40-tysięcznego miasta. Krowy i tak dalej, za potem. Tak, jak się połączę? Dlaczego localhost? No bo właśnie dlatego, że baza danych także jest na tym samym serwerze. Stąd też localhost tam pisano. O tutaj, w konfiguracji. No to w porządku. Połączył się z bazą danych serwis. Czas go uruchomić. Serwis się połączył, tylko taka prośba, aby ten folder konfiguracyjny, żeby go usunąć, tutaj tylko zmienię mu nazwę, żeby system jakby nie widział. System już jest skonfigurowany, będziemy już konfigurować. No i teraz ważne, żeby otworzyć stronę na innej zakładce, a panel administracyjny na osobnej zakładce, żeby obserwować, co będziemy działać. Na zapleczu. Robię się na zapleczu. Robię się na zapleczu, ale zmienię sobie od razu pakiet językowy na język polski. To może wszystko, co tu pokażę, bo nie chcę psuć zabawy. Z pewnością będziecie chcieli zrobić jeszcze wiele rzeczy. Nie tylko w sensie może takim kontekstowym czy kontentowym. Ale także, co często powtarzam, żeby zabezpieczyć solidnie. Bardzo dziękuję za obejrzenie ze mną. Dziękuję także. No. A gdzie? Tak.
tak, dziękuję Pani doktorze, że mi to zmobilizowała, wstawili tego filmiku. Jak pytanie?